Teraz policzę od 1 do 3 Darku, a na 3 połączysz się z ciałem subtelnym Iwonki. 1, 2 i 3. Bierz Iwonę? Tak. A jak ją widzisz? W takiej przestrzeni, jakby salon opróżnić, taki piękny salon. To dziwne, że mówię, że piękny salon, bo tam nic nie ma. Łącznie ze nawet ściany jakby zabrać, tylko podłogę zostawić, ale taką kamienną, to znaczy taką wykafelkowaną, ale nawet tych łączenia, tych płytek są tak doskonałe, że tworzą to jedną piękną taką matowo błyszczącą powierzchnię. I ona jest otoczona lustrami, które raczej są uciekło mi słowo. Odbijają? Nie, to znaczy nie, bardziej właśnie, że nie odbijają. To są ale mam zaćmę, nie wiem co się tam dzieje. Spokojnie. Tak jakby wypolerowane nie, metal, nie. Nie. Obraz, który można rzucić na powierzchnię, że go widać, ale go nie ma. Taka projekcja. Hologram. Hologramowe lustra, tak. Hologramowe lustra, które mi otaczają w dosyć dużej ilości. I Iwona jest w środku, dosyć ładnie ubrana, to znaczy dosyć, no jest pięknie ubrana, aż może za bardzo, w sensie aż za dużo tam elementów jest, że wydaje się, że ta suknia to wszystko aż ją przytłacza, przecież ona jest jak bombka, tyle jest rzeczy. Wydaje się, że dużo jest dbałości o szczegółów, ale to wynika z tego, że ona stworzyła taką wielotożsamowościową istotę. Bo nawet jest tak jakby pomalowana na pół, że tutaj ma taki makijaż, tu inny. Część tej sukni jest jakby pomieszała style, ale tak samo jest w odbiciach w tych lustrach. To nie są lustra, chociaż tak to naprawdę wygląda. Ona przygląda się temu, co widzi. Ale nie wszystkiemu naraz. Jakby przyłączała się i nie mogła się zdecydować, kim by chciała być. Które odbicie wybrać? W tej chwili patrzy na ten hologram, który przedstawia Iwonę, którą my znamy tutaj z fizyczności. I przygląda się w niej, ale nie jest pewna, czy to jest ona właściwa ona. To znaczy wie, że w jakiś sposób jest połączona, ale nie jest, może nie odpowiada ten obraz jej odczuciu, nie jest wystarczająco doskonały. I jakby może nie, że odczuwa do siebie obrzydzenie, to nie tak, ale czuje, że jest niedoskonała i nie pasuje to jej. Rozumiem, że skoro widzi swoje w którymś momencie odbicie w teraźniejszości, to jej ciało jest teraz tu i teraz, tak? Tak, ona może siebie obserwować i to robi, tak, tu i teraz. Sprawdź najpierw, czy to jest nasza Iwonka. Zajrzyj jej do oczu. Sprawdź jej DNA. Tak. Czy zauważyła cię? Tak. Powiedz mi te
Te lustra to jest jej kreacja, czy to już jest taka zewnętrzna, to rzucanie tych hologramów, projekcja? Ona to wykorzystuje i to jest potrzebne. On jakby biegała mentalnie po tych hologramach, szukając tego idealnego odbicia. Obraz. Ona, ten obraz pojawia się gdzieś, tak jakby przebiegał. Przez to Iwona, i ta subtelna Iwona na przykład przestaje zwracać uwagę na swoje odbicie tutaj bieżące, tutaj na Iwonę, Tak. bo gdzieś zwróciło, że na innych lustrach przez chwilę pojawił się taki obraz, nie wiem, duch jakiejś pięknej kobiety, tej idealnej, tej idealnego kształtu, wzoru, piękna. I przez to ona jakby patrzy i jakby się odwraca trochę od siebie. Odwraca się od siebie. Ale ta kobieta jest ulotna, jakby taka nieuchwytna. Ona nie może zapamiętać tego obrazu w pełni. I tworząc te wszystkie hologramowe obrazy, jest niezadowolona. A powiedz mi, czy te poszczególne hologramy pokazują jej jakieś przeszłe życia, czy to jest po prostu teraz poszukiwanie? Mam wrażenie, że tak. Że część z nich. Ale też jest tak, że ona w ogóle chodzi po takim, jakby obracając się, bo te lustra jakby te hologramy ją otaczają. To jest, żeby to uściślić, hologram to są hologramy, ale ta projekcja tych hologramów jest taka, że są takie jakby projekcje luster takich wielkich w ramach takich, nie wiem, dębowych czy jakichś drewnianych, potężne lustra, które w całości są hologramem, ale wyglądają jak lustra i tworzą, wewnątrz nich jest jakiś właśnie obraz. I teraz Iwona, jak chodzi sobie, jak odwraca się, to chodzi po takim, jakimś takim specyficznym wzorem się porusza. Nie kontroluje tego na pewno. I jakby rysowała na podłodze formę takiego bardzo, ale to bardzo skomplikowanego pentagrama. I na niektórych lustrach próbuje No nie wie, że rysuje. Nie, tego nie wiem. Nie. Na niektórych tych odbiciach widzi swoje przeszłe wcielenia, które modyfikuje i na przykład patrzy, potrafi popatrzeć na jakieś przeszłe wcielenie i jakby chciała wziąć tam coś, jedną rzecz, która się jej podoba i próbowała zmusić swoje odbicie bieżące to w Iwonie, żeby ona na przykład tak, nie wiem, miała taką fryzurę, bo ta rozumiem, lepsza jest, albo szczegóły. Tak, ale próbuję... i chce stworzyć z różnych swoich odbić jedno doskonałe. Jedno doskonałe, dobrze. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Tak. Wonko, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy. Czekałaś na nas? Tak. Wiesz, kim jesteśmy? Tak. Spotkaliśmy się już kiedyś? Czy po prostu masz informacje od swojego ciała fizycznego? Widzę was. Widziałam was. Przeglądałam się. Przyglądałaś się nam. Dobrze. Okej. To my już jesteśmy. I teraz powiedz, czy jest coś, w czym moglibyśmy ci pomóc? Tak. Co? Odnaleźć siebie. Aha. A kiedy zgubiłaś siebie? Tą prawdziwą siebie. A tutaj, powiedz mi, widzisz siebie? Tu, gdzie jesteś? To nie w pełni ja, nie zupełnie ja. Aha, ale są obrazy. Niektóre tak, bardzo ciekawe, piękne. Ale niedoskonałe. Nie są doskonałe.
Czyli masz jakiś wzór doskonałości? Tak, czuję, że powinnam dążyć do doskonałości, budować swoje odbicia, szukać i tworzyć obraz doskonały. Nie wychodzi mi to zupełnie. Nie wychodzi ci. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Nie, Nie jeśli bym wiesz. wiedziała, to ten obraz by już był doskonały. Nie wiem, jak połączyć te wszystkie elementy. Elementy, tak jakby lustro rozbić i teraz spróbować złożyć obraz, ale na poszczególnych fragmentach lustra są inne osoby. I te elementy, choć kształtem pasują, to nie tworzą spójnego odbicia. Czyli to są lustra, które widzisz, tak? Obraz, odbicie. To, co tworzę, to, co chcę stworzyć, to, kim chcę się stać. To mi pokazuje, że czegoś jeszcze mi brakuje. Coś muszę zdobyć, żeby stać się pełnią, doskonałością. Masz wrażenie, czuję, że nie jesteś pełnią i nie jesteś doskonałością? To nie jest wrażenie, to jest pewność. Pewność. Widzę, że obraz nie odpowiada temu, co chcę zobaczyć. Czego mu brakuje? Doskonałości. Pokaż mi, który z tych elementów, który uważa, że nie jest doskonały. Tu, w tych odbiciach jest brak doskonałości. Ale na czym polega ta doskonałość? Jesteś źle ubrana, uczesana, masz złą suknię, czy po prostu kształt twojej figury jest niedobry? Kształty, figura to tylko część. Na wielu płaszczyznach próbuję odnaleźć tą doskonałość w sposobie bycia, to w jaki sposób się uśmiecham. Jak rozmawiam, jak wyrażam siebie, to też chcę, żeby było piękne, właściwe, prawdziwe. Dobrze. Iwanko, chciałabym się dowiedzieć, czy zgadzasz się na to, żebyśmy wspólnie z tobą popracowali właśnie nad tym wzorem doskonałości, ewentualnie. Twoja część fizyczna nas zaprosiła do tej pracy. Tak, ale ja wiem. Świetnie. Ale ja bym chciała, żebyś jeszcze ty mi powiedziała, czy się zgadzasz na to, żebyśmy tutaj wspólnie popracowali. Ty, my dla ciebie, z tobą, poprzez ciebie. Tak, po to was wezwałam. Świetnie. Dobrze. Chodzi mi o to, że jesteś tego wszystkiego bardzo świadoma, więc to jest bardzo dobry punkt już. Dobrze. A powiedz mi, czy kiedykolwiek byłaś zadowolona z tego obrazu, który widziałaś? Widziałam obraz, tak. O, doskonały? Tak. Widziałaś taki obraz? On odszedł. Ten obraz odszedł? Tak. Już teraz nie możesz go odnaleźć? Czasem pojawiają się jakieś wspomnienia, krótkie, ulotne. I wtedy co? Ale nie możesz zapamiętać tego doskonałego obrazu? Nie, tylko jakieś części. Aha, tylko fragmenty. A sprawdź w swoim ciele, co jest takiego, co przeszkadza ci zapamiętać ten doskonały obraz. Niedoskonałość. Tęsknota za tym obrazem. Jakby było niedostatecznie dobre. I nie potrafię zapamiętać. To daje mi potwierdzenie, że naprawdę jestem niedoskonała i tej doskonałości
powinnam szukać, wręcz muszę. A pokaż mi teraz, gdzie w swoim ciele masz to odczucie niedoskonałości. Mam je w całym ciele. W całym ciele. W każdej części ciała. Czuję, że jest. Inna forma. W głowie mam myśli. W sercu odczucia. Dobrze. W resztę ciała jakby nie były te części moje. To teraz chciałabym, żebyśmy taki mały eksperyment zrobili. Chcę, żebyś zebrała całą tą niedoskonałość. Zbierz ją i zostaw w rękach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na 1, 2 i 3. Całą niedoskonałość zbierz. Co masz w rękach, powiedz mi? Brud. Jestem zbrukana tym. Jesteś tym zbrukana, tą niedoskonałością? Tak. To bardzo niskie wibracje, kiedy jest to odczucie takiego zbrukania, brudu. Chcesz to zostawić w sobie? Chcę doskonałości. Chcę Dobrze. Swojej czystości, tego piękna. Aha. Chcę być tym pięknem. Dobrze. To teraz pytanie do ciebie. Czy chcesz pozbyć się tej niedoskonałości, czy chciałabyś ją przetransformować w doskonałość? Powiedz mi. Doskonałość jest piękna. Chcę doskonałości. Chcesz doskonałości, dobrze. W takim razie, trzymając tę całą niedoskonałość, chciałabym, żebyś zaczęła podnosić wibracje tej niedoskonałości. Powolutku. Stopień po stopniu. Powolutku. I zaczęła też przytulać tę już powoli przemieniającą się niedoskonałość w doskonałość. Czujesz to? Tak, ale to wciąż nie to. To nie jest to. Dobrze. To w takim razie otwórz portal o neutralnych częstotliwościach i włóż tam swoją niedoskonałość. Ona się po prostu rozpłynie, a my teraz popracujemy nad tą doskonałością. Na 1, 2 i 3. Już. Usuń to. Usunęłaś? Iwonko? Tak. Usunęłaś? Tą swoją niedoskonałość? Tak. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyś odnalazła w sobie najmniejszą cząsteczkę doskonałości. Znajdź ją. Nie ma. Nie ma? Poczekaj. Ja policzę do 3, a ona się pokaże. 1, 2 i 3. Może być maciupeńka. Malusieńka. Znajdź ją. Jest coś. No. Co mówi, że jest moją doskonałością, ale jest zbyt mała, żebym mogła w to uwierzyć. Dobrze. Tak małe coś nie może być doskonałe. Poczekaj, spróbujemy, zrobimy coś. Zobaczymy, czy to się uda. Weź tą małą doskonałość, tą maciupeńką, malusieńką doskonałość, która wydaje ci się, że nie jest doskonałością. Weź ją do rąk. Mimo, że jest taka malusieńka, to chciałabym, żebyś patrząc na teraz, na tą maociupinkę, która twierdzi, że jest doskonałością, dodała jej trochę ciepła swojego, trochę blasku, przytuliła, pomasowała tę cząsteczkę, tak żeby ona troszeczkę się rozprężyła. Robisz to? Tak. Zwiększa się trochę? Tak, zwiększa się. To ją teraz jeszcze powiększ. Podnieś jej wibracje. To będzie twoja wspaniała doskonałość. W twoich ramach, tak jak ty widzisz doskonałość. Powiększ ją. Czy czujesz coś fajnego od tej doskonałości?
Tak. Co czujesz, powiedz mi? Widzę piękno. Wspaniale, zawsze je widziałaś. To jeszcze powiększ tą doskonałość. Ale teraz sprawdź, czy ta ociopinka, którą wyjęła z siebie, która twierdziła, że jest doskonałością, czy to jest twoja energia? Moja, tak. Twoja, dobrze. To jeszcze ją powiększ. I powiedz, jak się czujesz z taką dużą cząstką promieniującej doskonałości. Jest lepiej? Spójrz teraz na któryś z tych obrazów. Tak, jest powiedz. Inaczej. Jest inaczej. Chcesz zatrzymać tę doskonałość w tej formie? Możesz ją zawsze podwyższyć. Nie, forma mi nie odpowiada. Dlaczego? Bo bo jest tworzę obrazy, które choć piękne, to nie są tymi obrazy. Dobrze. To zostaw sobie tą cząsteczkę. Będziesz chciała, to ją powiększysz, a teraz zajmiemy się tymi obrazami w takim razie. Chciałabym, żebyś sprawdziła, czy te obrazy to jest twoja energia, czy to jest twoja produkcja. Ja policzę do trzech, a energia pokaże się twoja, gdzie jest. Pokaż. Czuję, że to ja. Że czujesz to moje odbicie, tak. Twoje odbicie, ale czy lustro jest twoją produkcją? Nie, ale odbicie, tak. Dobrze, ale lustro nie jest twoje. To ja teraz chciałabym się dowiedzieć, czyje to jest lustro. Czyje to są lustra? Używam je, więc są moje. Są twoje, bo ty je wykreowałeś, czy one już tu już były? Lubię lustra. Lubisz. Były tu? Moje odbicia nie lubią. Twoje odbicia nie lubią, bo cały czas mają wrażenie, że są niedoskonałe. Przywołaj właściciela luster. Na 1, 2 i 3. Zawołaj go. Dowiemy się i ty, i ja, i Darek dowiemy się, kto jest właścicielem, kto jest producentem luster. Kto przyszedł? Mężczyzna. Mężczyzna. Doskonale ubrany. Możesz spojrzeć mu w oczy? Sprawdzić, czy to jest istota ludzka? Czuję się zawstydzona, bo ja w swojej niedoskonałości nie czuję się godna, żeby... Komfortowo. Tak. Dobrze. Gdzie masz ten wstyd? Pokaż mi go. Z przodu w głowie. Spiesz go. Na 1, 2 i 3. Już. Wstyd jest w twoich rękach. Chcesz go zachować? Nie, nie. Wstyd nie jest doskonały. Nie jest doskonały. Do portalu. Już. Możesz spojrzeć mężczyźnie w oczy i powiedzieć mi, czy to jest istota ludzka? Tak. To jest człowiek? Tak. Piękny. Piękny człowiek. Dobrze. Teraz zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Kto się pojawił, Darku? Piękny mężczyzna. Prawie doskonały. Chciałabym, żebyś ty sprawdził, czy to jest rzeczywiście istota ludzka. Nie, nie. Co tam wyczuwasz? Poproś, zażądaj, żeby przyjął swoją oryginalną formę. Już. Przepoczwarzył się w takiego gada. Wyższy jest, tak jakby się rozwinął z tego ciała. Ta popękała ta ubiór i teraz jest taki śliskim gadem, tak. Jak Iwona zareagowała na to? Przerażeniem. Przerażenie. Widzi formę, brzydotę. Zblokuj tego gada, zblokuj go tak, żeby nic nie mógł zrobić, a poprosi ona, żeby zebrała przerażenie i wrzuciła do portalu.
Tylko najgorsze, że jest do tych emocji przypięte jakieś forma pożądania. To jest ciekawe. Aha. Jakby dwie sprzeczności. Ta brzydota ją w jakiś sposób utrzymuje w tym i ona go jakby pożąda. Pożąda go. Dobrze. Sprawdź. Poprosi ona, żeby sprawdziła, co ma w swoim ciele subtelnym, co każe jej pożądać tego gada. Coś ma w podbrzuszu, co teraz zaczęło wibrować i reaguje, jakby chciało utrzymać to, Niech ten taki sprawdzi, co to stan. jest. Niech sprawdzi, co to jest w podbrzuszu. Niech tam zanurzy swoje ręce Trójkąt, energetyczne. pusty wewnątrz, Aha. tak jakby sama rama trójkąta, że ona jest ruchoma i reguluje energię, seksualną energię. Zamyka, otwiera, zamyka, reaguje na jakieś bodźce i często się zamyka. Ale są sytuacje, gdzie otwiera się, ale bardziej zawęża ten strumień energii. Poprosi ona, żeby sprawdziła, odkodowała funkcję tego trójkąta. Oprócz, tak jak powiedziałeś, się otwiera, zamyka. Co to jeszcze? Jak się może przekładać to na ciało fizyczne? Ogranicza przepływ energii. Aha. Ogranicza i dostraja się do pewnych sytuacji. Nie może, nie pozwala ten trójkąt przepuścić pełnej mocy tej energii. Czy może wpływać tak, że Iwona ma niskie libido? No właśnie, jak jest zamknięte, to jak najbardziej. Wtedy energia nie może się uwolnić, bo jest przepustowość bardzo mała, więc nie potrafi rozwinąć się ta energia, nabrać właściwego natężenia. Powiedziała, że od prawie blisko 2 lat. Powiedziała, że to libido jest bliskie zeru, czyli jest mocno zamknięty ten trójkąt. Tak. Dosyć sporo mówiła też na całkowitym braku kreatywności. No bo ta energia później w bardzo małym zakresie łączy się z jej innymi punktami energetycznymi. Ma zbyt małą moc do tego, żeby pobudzić inne części energii i stworzyć kreację. Jest takie to poczucie tej niedoskonałości. Po stronie fizycznej jest może nawet nieodbierane, że jest niedoskonała, ale ten brak akceptacji i poddania się występuje. Tak jakby faktycznie gdzieś nieświadomie ona czuła, że jej istota wyższa może nawet nią trochę gardzi, czy bo nie jest to, nie jest tym odbiciem, nie jest tą doskonałością. Część fizyczna nie wie, nie rozumie tego, co czuję, nie tłumaczy sobie w taki sposób tego, ale to odczucie jest wystarczająco silne, żeby po prostu tego działania nie podejmować, tylko bardziej taki rodzaj, taki wzorzec stagnacyjnego życia przybrać i jakby żyć, akceptować w jakiś sposób niezaakceptowane. Takie jest. Poproś Iwonę, żeby spojrzała i sprawdziła, co jest pod tym trójkątem. Już wiemy, że on jest, wiemy mniej więcej, co, jak wpływa na życie Iwony, ale chciałabym jeszcze się dowiedzieć, na jakiej emocji, na jakiej wibracji swojej on jest zaczepiony. To jest dziwna emocja, gorszość. Gorszość. I do tego jest przyczepiona brak akceptacji właśnie, że ona jest gorsza, to i to jest takie formy nawet takich delikatnego obrzydzenia. I później dalej jest takie warstwy, że nawet jest lęk przed tym, że to życie jej ucieka i nie daje jej spełnienia, i taki lęk przed tym,
przed taką pustką, co ona ma zrobić. I to tworzy taki wielowarstwowe, takie wielowarstwowe pokłady emocji, które są przypięte do tego trójkąta. Dobrze. Poproszę, żeby wyłączyła działanie tego trójkąta. Ona już jako jest świadoma. Ona go już widzi. Ona go już rozpoznała. Niech go wyłączy. I teraz chciałabym, żeby stamtąd właśnie zebrała te pokłady gorszości, braku akceptacji, takiego delikatnego obrzydzenia i tego lęku, że życie ucieka, a taką i razem z pustką, bo nie wie, co ma zrobić. Niech to wszystko zbierze i do portalu wrzuci już. I powiedz mi, jak się teraz czuje. Smutna jest. Jest smutna. Jakbyś sobie uświadomił, coś bolą strasznie kolana. Kolana I nogi w ogóle, ale kolana wyjątkowo czuć. Niech sprawdzi, co ma w kolanach i co ma w nogach. Takie przekładki, jakby, które są półprzezroczyste i przepuszczają energię, ale ograniczając ten przepływ. Jaki ma to wpływ na, jaką ma funkcję, jaki ma wpływ na życie fizyczne? To jest taka. Taka, jak to, jakiego słowa użyć? Nadaje jej to takiej ciężkości. Ciężko, trudno jest z taką świeżością robić jej rzeczy. Czy może to wpływać na zmęczenie i brak energii? Tak, to jest zmęczenie. Tej energii wtedy właśnie jest mniej, tej świeżości, żeby budzić się jak skowronek i po prostu ten dzień, żeby był taki pełny, taki doskonały, radosny, to właśnie nie pozwala. Dobrze, poproszę, żeby to wyłączyła. Już jest tego świadoma. To już dostrzegła, to widzi. Niech to wyłączy i niech sprawdzi jeszcze, czy tam pod spodem właśnie, pod tymi nakładkami, są jakieś jej dodatkowe emocje, które trzymają tę nakładkę, te nakładki. Trzymają ją samą. Samą. W tych ramach, które w tych gdzieś ramach stworzyła ta. Wyłączyła już działanie tych nakładek? Jak się teraz czuje? To jest tak, nijak się czuje. Nijak. Jest jej obojętny teraz. Taka obojętność się pojawiła. Dobrze. Nie teraz szuka już tej doskonałości, ale poprosi ona, żeby teraz sprawdziła całe swoje ciało i pokazała mi, czy są jeszcze jakieś inne elementy, które powodują właśnie, że jest też w tych ramach, że poszukuje. Sprawdźcie, co jest w głowie. Jest coś takiego w głowie, jakby taki delikatny taki fragment takiego zdmuchawca ten. Ale ta końcówka, która oderwała się od tego rdzenia, jest jakby nagwintowana i jakby ktoś ją wkręcił to w głowę. To małe jest. Kręcił jej w głowę i uwalniał pewien wzorzec, czy pobudzał ją do tego, żeby poszukiwać. I emanował obrazem, który ona czuje, że jest tym prawdziwym, do którego, chce dążyć. Tak. Dobrze. Powiedz mi. Dodatkowo tam jeszcze są takie elementy, bardzo niewielkie, takie, prawie że takie niewidoczne kropki, jakby. Trzeba naprawdę się przyjrzeć. To są jakieś elementy, które pewne te wzorce jeszcze eskalują później na jej świadomość i wybory i utrwalają to. Takie utrwalające elementy, które są może małe,
ale są jej częścią. A powiedz mi, czy któryś z tych elementów może wpływać na to, że od dziecka ma bardzo słaby wzrok? Czy jest coś w oczach Nie, jeszcze? te elementy nie. Bardziej konstrukcja oczu czy skupianie uwagi na swoim wnętrzu, na tych odczuciach powodują właśnie, że ona wewnętrznie chce odszukać ten obraz, żeby później go otrzymać na zewnątrz i dzięki temu to postrzeganie świata dla niej jest trochę nieprawdziwe i ten wzrok fizyczny też wtedy jest tylko potrzebny, żeby po prostu funkcjonować, ale nie patrzeć na brzydotę tego świata, może nawet trochę w ten sposób. Tak, no powiedziała mi, że od dziecka ma bardzo słaby wzrok, źle widzi. W wieku lat 30 przeszła operację. I tak naprawdę troszeczkę się poprawiło, ale tak nie do końca, więc cały czas ma ten wzrok słaby, czyli w pewien sposób nie chce patrzeć na brzydotę tego świata. No, bo tam nie odnajduje tego wzorca Tego piękna, wzorca. który w głowie jest jakby utrzymywany, że to piękna, reszta nie. Dobrze. Niech wyłączy to wszystko, co w głowie jest i co blokuje przepływ energii. Ona już to odkryła, to zobaczyła. To jest dla niej już uświadomione. Wszystko, co jest uświadomione, się zatrzymuje w momencie, kiedy to nie jest jej energia. Poprosi ona, żeby odszukała, gdzie jest ten wzorzec. Wzorzec doskonałości. A się odwrócił teraz. I ten element, ten, który był na górze, teraz się tak rozcapierzył na dole, jakby taka suknia, taka balowa. Czy to jest I taka... delikatnie dostał takiej rotacji wzdłuż swojej osi. I tak cudownie łaskocze ją. Takie przyjemne to jest. Ona się Ten rozprasza wzorzec, tak. W tym pięknie, jakby przypominała sobie. Poprosi Nie ją, widzi, ale przypomina sobie. Poprosi ją, żeby wyjęła ten wzorzec. To nie jest jej wzorzec. To jest wzorzec, który kiedyś został ułożony. Na ręce wygląda to trochę tak jak taki element, który wkłada się do takiego, co wyrzuca się, Indianie wyrzucali. I czuć, ona nie czuje to, ale niewygodnie się to trzyma, tak jakby on był nasączony jakimś jadem, trucizną, która uwalnia, ale uwalnia słodką trucizną, przyjemnością. Niech zatrzyma to uwalnianie słodką trucizną i chciałabym, żeby wyrzuciła ten wzorzec. Żeby go usunęła całkowicie ze swojego ciała. Już. I powiedz mi, jak się teraz czuję. Dobrze, spokojnie się czuję. Ale jest tylko taka delikatna mgiełka niepewności, co teraz. Tak jakby się chciała z sytuacją pogodzić, z Zaraz tym sprawdzimy, dobrym powiedz stanem. jej tak. Niech usunie tę niepewność. Zaraz sprawdzimy wszystko i ona się do końca wszystkiego dowie. Tak, ten sama to spokój znajdzie. trochę jest niekomfortowy dla niej. Jakby to, za czym goniła, szukała, podążała. jest i jakby osiągnięcie tego jest dla niej jakieś takie niekomfortowe. Niepewność i brak komfortu. Niech wyrzuci na portalu. I chciałabym, żeby teraz jeszcze raz spojrzała na gada. Jakie ma odczucia w stosunku do niego? Co czuje? Nic nie czuję. Świetnie. W jaki sposób gad jest połączony z Iwoną? Technologicznie przez tą salę luster. Sala I luster. przez energię, poprzez jej przekonanie mentalne, poprzez jej emocje, które ona próbuje w przestrzeni oczyścić, a wyrzucając je
Oddaje jakby te myśli i te emocje właśnie temu gadowi. Poprosi Iwonę, żeby teraz przywołała wszystkich, którzy korzystają z jej energii lub nią ingerują. Jedno i drugie. Pośrednio lub bezpośrednio. Niech zrobi. Niech to zawoła wszystkich, którzy korzystają z jej energii. Czy Kobieta ktoś jeszcze jeszcze? przyszła. Jeszcze jest kobieta. Kobieta, człowiek, duch, albo w zasadzie to duch, ale ona tu jest, pojawia się, że ona ma ciało na ziemi. Aha. I jeszcze drugi gad, który jest połączony z tą, z tym duchem kobiety i jednocześnie jest poprzez tą kobietę połączony z Edytą. Z Iwoną. Z Iwoną, przepraszam. Tak. Tak. Tak, tak. Jest taka, Dobrze. taka dziwny układ Dziwna konstrukcja jest energetyczny, tutaj. tak. Ta kobieta powiedziała, że ma ciało na ziemi. Tak. Jest w życiu Iwony? Nie, Ciało. ale czerpie z jej energii, tak jakby ma fantastyczne życie. A, Ta dzięki kobieta temu. i on, tylko że ma, jest doładowana energetycznie. Przez Iwonę i ona Przez ma Iwonę. mnóstwo siły życiowej, jest w kategoriach takich ziemskich wzorców piękna, jest piękna. Dobrze. I bardzo wydaje się, że jest bogata. I bogata. Ogromny dom, taki i bardzo dużo, taki ogromny materializm jej towarzyszy, taki naprawdę. Powiedziałeś, że nie jest obecna w życiu Iwony, tu Nie. i teraz, dziś. Nigdy chyba nie była. Nie była. Nie. Ona jest połączona z tym drugim gadem i poprzez tego drugiego gada sączy energię z Iwony. Tak, część energii tej, którą mogłaby Iwona spożytkować dla siebie, po prostu oddaje jakby w formie swojej niedoskonałości. Albo wtedy może tworzy tą niedoskonałość. A ta A kobieta tam tak czerpie z tego. żyje pełną piersią. Może nie pełną, ale porównując jakby te dwa życia, to można by było powiedzieć, że ma życie takie jak z marzeń. Jak z marzeń. Wiele osób chciałoby takiego życia, wydaje się. Ona nie jest. Ona jest spełniona tym życiem, ale jest w jakiś sposób nieszczęśliwa, ta Ta kobieta. kobieta. Jakby cały czas była niezadowolona, ale jest, obnosi się z tym, jest dumna, na zewnątrz ma co pokazać. Rozumiem. Czyli ta kobieta pojawiła się w życiu, w jakimś innym życiu Iwony? Nie. Nie. To znaczy, pojawiła się w życiu Iwony, ale Iwona jej fizycznie nie spotkała. Żyły w tych samych okresach. Okresach, rozumiem, dobrze. Dobrze, a jak jeden gad z drugim mają też połączenie między sobą? Mają i bardzo ten układ im pasuje, bo w pętli są w stanie czerpać i z jednej, i z drugiej, bo tam ta kobieta, ona ma bogactwo, ale emocjonalną pustkę. Mimo wszystko ona jakoś wewnętrznie cierpi w takim sensie, że czegoś się boi. I dąży do pewnych, za wszelką cenę do tego, żeby coś utrzymać, czy swoje ciało, czy ten swój majątek. Majątek. Jest taka w niej trochę właśnie pustka. Taka. Korzysta też z kreatywności Iwony? No właśnie tak, że ona z jej energię otrzymuje do tego, żeby pewną kreację utrzymać tą swoją. Utrzyma. To było takie znamienne, że Iwona bardzo dosyć długo o tym braku kreatywności mówiła, podkreślając, że w ogóle że ma zero kreatywności. To było takie dosyć ciekawe w tym sensie, że wiemy, że Iwona ma kreatywność, jest kreatywna, ale ta jej wiara w to, że absolutnie zero, nic, nawet ta
przekazywała mi przykłady ze swojego życia, kiedy szefowa chciała, żeby ona pracowała już w lepszych warunkach, na innym stanowisku. Nie dało rady. Po pewnym czasie obie stwierdziły, że Iwona nie daje rady, ponieważ nie ma ani pół pomysłu. No dobrze, czyli teraz już wiemy, kto czerpie. Wiemy. Dobrze. Czy to są już wszystkie istoty, które czerpią z energii Iwony lub ingerują w nią? Tak. Dobrze. Czy jest, który z tych gadów jest tutaj gadem nadrzędnym? Dla Iwony ten, który był tym eleganckim mężczyzną, ten który pierwszy. Tak. Dobrze. Dobrze, to teraz chciałabym, żeby Iwona wyłączyła całą energię, która jest na zewnątrz niej i ją wykasowała na 1, 2 i 3. Zobaczymy, jak kobieta na to zareaguje. Iwona wykasowuje, zatrzymuje wypływ jakiejkolwiek swojej energii, wykasowuje tą, która się wydostała z niej. Została wyciągnięta. Coś się zmieniło? Tak, zmieniło się. Co się zmieniło? Nie jest taka, jej energia nie wychodzi z niej w taki sposób, jakby okradając ją energetycznie. Jest to wszystko wewnątrz jej. Zostaje. Tak. A jak się spojrzy na kobietę, coś się w niej zmieniło? Tak. Co? Jakby ta energia... Przygasło coś? Tak, jakby się starzała. A. Taka jest dużo słabsza. Dużo, naprawdę dużo. Ta otoczka zewnętrzna, wtedy ta, która od Iwony została pozyskana, odsłania jej wnętrze, taką zgorzkniałość, tak, te lęki. Czyli ona się po prostu też ubrała w tę energię Iwony. Tak, zewnętrzne życie miała dzięki Iwonie, ale to wewnętrzne nie potrafiła gdzieś w sobie zharmonizować. Iwona to wszystko już widzi? Tak. Czuję, że... Rozumie, że ona karmiła ją energią, doładowywała ją i ona dzięki temu miała to zewnętrzne życie takie piękne, ale... Widzi teraz, że nawet że żal jest jej, że mając to wszystko, nie doceniała tego. Wykorzystywała jej energię i choćby była wdzięczność w niej, czy radość tego, co ma, a w niej zupełnie tego nie było i ma poczucie takiego takiej niesprawiedliwości, bo jeśli ona widziałaby, że przynajmniej komuś sprawiła radość tym, że już może bez jej zgody, ale mimo wszystko tam ktoś miał dzięki temu szczęśliwe życie, to może by to jeszcze w niej przeszło, ale to ona ma żal, że okradła ją i nie doceniła nawet nie tego. Nie doceniła, brak wdzięczności w tym wszystkim. Dokładnie. Teraz kobieta się obnażyła. No dobrze, jeśli Iwona jest tego wszystkiego już świadoma, to chcę, żeby teraz, w tej chwili, bezdotykowo usunęła z siebie wszystkie implanty. Dokładnie wszystkie. I te implanty idą do właścicieli. Na 1, 2 i 3 już. Gdzie poszły implanty? Większość do tego pierwszego gada. Pierwszego gada. I dwa takie poszły do tego drugiego, które używał w tamtej kobiecie do przepływu tej. No oczywiście musi być jakieś połączenie. No dobrze. Zapytaj Iwonę, czy jest teraz gotowa na to, żeby sprawdzić, kiedy to się wszystko zaczęło. Świetnie, to niech nas teraz tam zaprowadzi. 1, 2 i 3 już. Gdzie jesteśmy? W jej przeszłym życiu. W którymś z tyłu, 1742. To wydaje się, że to jest tereny obecnej Austrii. I ona tam jest
Może wychodzi za mąż, może nie jest to do końca mezalians, bo ona nie jest jakąś chłopką. Jest niższego stanu takiego szlacheckiego i wychodzi za mąż, za mężczyznę, można by powiedzieć, swoich marzeń. Jest i bogaty, jest przystojny, bardzo serdeczny i jeszcze dodatkowo właśnie czuć taką miłość, taką prawdziwą miłość. I ona tam do pewnego momentu właśnie czuć od niej takie ogromne szczęście, do momentu, kiedy coś się dzieje takiego, że ona zaczyna się sobie przyglądać. To się dzieje w momencie, kiedy ten jej mąż, będąc w jakimś mieście, to można by powiedzieć taki odpowiednik antykwariatu, znajduje takie ogromne lustro, które właśnie jest takie, ma taką ramę dębową, do tego jeszcze dokupuje taki sekretarzyk czy coś takiego, co z szufladami takimi, i można przy tym usiąść, przeglądać się, robić makijaż czy cokolwiek. Tylko że lustro jest przepotężne, jak dalej się stanie, to widać całą sylwetkę, i postanawia jej kupić to lustro, bo kocha żonę, wie, że jest piękna i jakby czuje, że kobieta powinna gdzieś, dbając o siebie, widzieć, co robi, widzieć też swoje piękno. I kupuje to lustro. Ona jest zachwycona faktycznie, że to i ładnie wygląda, i jest duże, i dbało się o szczegóły. I ona się tam przegląda, ale co pewien czas jakby widzi jakieś niedoskonałości swojego ciała, to jakąś zmarszczkę, to też kilka lat wydaje się, że trwa. Ale też im bardziej jakby w sobie wytwarza takie poczucie niedoskonałości czy przemijania, to jest delikatne, to ona dalej jest szczęśliwa, ale coś gdzieś jakby chce temu mężowi dawać siebie bardziej, żeby on był szczęśliwy, że chce dbać o siebie, i zaczęła to robić trochę w sposób obsesyjny. Nawet Chciałabym, żebyś się skupił jeszcze na tym lustrze. Skupiam się cały czas. I powiedział mi, czy to lustro ma pewne właściwości? Ma właśnie właściwości. Ma jakąś zaklętą intencję, energię, która się też jej pokazuje. Jako właśnie odbicie doskonałe. Które Iwona jakby porównując z sobą widzi, że brakuje jej. I ona chce się stać kimś innym. Ona chce się stać tym lustrem. Tam jest bardzo dużo intencji, żalu, jakiegoś takiego jakby zaklęcia nawet. Jakby to lustro miało wręcz świadomość, czyjąś świadomość, przyjęło właśnie czyjeś żale i właśnie wzorzec jakiś piękna, który tam zakleła w tym. Tam się sprawdź. Czuje kobietę, która nie chciała przeminąć i tą swoją urodę z młodości zakleła tam. Chciała, żeby ona przetrwała w lustrze, kiedy ona umrze, i że ona będzie mogła do tego wrócić. Czy to jest ta kobieta? Tak, bardzo narcystyczna kobieta, dla której wygląd zewnętrzny był wszystkim. Przy okazji ta kobieta fizycznie naprawdę była piękna. Piękna, majestatyczna i zimna. Ale jeśli by to piękno fizyczne tylko wziąć pod uwagę, to naprawdę to była prawie że doskonałość, ale prawie, bo wewnętrzne piękno tworzyło skazę na tej urodzie. Dobrze. Jak się udało kobiecie zakląć tą swoją urodę w tym lustrze? Ona w większości robiła to nieświadomie. To jest, można by było to trochę porównać do Śnieżki, gdzie zła królowa pytała lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. To troszkę
to jest w ten sposób, bo ta kobieta, patrząc w to lustro, nie widziała już, kiedy, jak się starzała, tylko jakby cały czas widziała tamtą. Widziała tam młodą i jakby chciała ten obraz tam zatrzymać, zakląć go. To zatrzyma jeszcze. Chciałabym, żebyś się jeszcze przyjrzał tej kobiecie. Spójrz razem z Iwoną, spójrz na jej energetykę, spójrz na tym poziomie energetycznym tylko. No tam jest ewidentnie gad, jest wręcz wpięty w nią. W nią, w tę I kobietę. I tak, i każe jej, czy umożliwia jej właśnie widzenie tych obrazów i generuje, pomaga jej wygenerować ogromną tęsknotę, wręcz obsesję na swoim punkcie. I ona jakby chce wręcz zaprzedać siebie, żeby odzyskać tą ta młodość. Swoją urodę, tą młodość, tak. Sprzedała siebie. Tak. Czyli cały czas w tym lustrze widziała coś, co już nie było prawdziwe. Widziała A to, co lustro chciał jej przekazać, to, co chciał jej gad przekazać. Tam już jakieś projekcje były. Dobrze. Czyli mamy już mniej więcej No, a później zaklęte życie lustro. Iwony było pasmem takich, co ona bardziej popadała upadku już. Emocjonalnie, wręcz na zdrowiu. Każdy przejaw starości, czy jakby wyjścia na zewnątrz był bardzo przemyślany i bardzo emocjonalny. Później doszło do sytuacji, że ona nie chciała z mężem być. Jakby dopiero musiała, że tak mówiąc, coś sobie zrobić, żeby mąż mógł w jej obecności być, żeby jakby nie zobaczył tej brzydoty. Ona chciała ją przykrywać, bo sama ją widziała. Ona była naprawdę też piękną dziewczyną, kobietą dojrzałą również, tylko faktycznie nadużywała środków upiększających, że tak bym powiedział, bo bała się, nie czuła się komfortowo, kiedy chorowała, wtedy nie dopuszczała męża, żeby nie zobaczył ją w takim stanie. Chciała Chciałabym, być żebyś piękna. Pokazał mi, jak Iwona już jestem w procesie, patrzy w to lustro i chciałabym, żebyś mi powiedział, jaką informacją to lustro emanuje w jej kierunku? Jaka tam jest, jaki tam jest przekaz? Wciąga ją jakby ta świadomość tam, która jest. Zamieniając jej odbicie, powoduje, że ta kobieta, odradzając się w ciele, dosłownie czerpie z jej piękna. Powiedz mi, świadomość w lustrze to jest tej kobiety, czy to jest tak. tego gada? To znaczy, no, kobieta wykreowała na podszeptach, jakby wskazówkach Zgadam. gada, że ma zrobić tak, żeby stworzyć siebie, wykorzystać jakby inną energię do wykreowania czegoś, co będzie zgodne z jego obietnicą. On sam z siebie nie może tego dać, ale wykorzystują zasadzkę i osoba, która będzie, jakby spojrzy w lustro, już tak umownie, czy poczuje to, no to wtedy umożliwi to i uwierzy, że nie jest piękna, to wtedy zamieni się jakby tą brzydotę na piękno, odwróci się. Dobrze. Powiedz mi, gdzie w Iwonie zakotwicza się to, ten wzorzec, co przekonanie poprzez... No właśnie tym takim zdmuchawca, tym, który dmuchawiec, co miało. Wkręcił się, tak. I tam on uwalnia to. Kiedy się ten dmuchawiec tam wkręcił? Kiedy Iwona, patrząc w to lustro, zaczęła tworzyć w sobie właśnie przekonanie o swojej, o przemijaniu jej urody, o też po chęci. Jakby czuła dokładnie to, co ta kobieta, że traci i po prostu to weszło w jej świadomość, w jej energetykę i nastąpił taki moment, kiedy ona rzeczywiście zaczęła widzieć, że już utraciła siebie. Wtedy to
Ten Powiedz mi, wzorzec się bądź. zakodował i ona widziała wewnątrz, czuła to, do czego chciałaby dążyć. W tym momencie, kiedy ten wzorzec, ten muchawiec się dostaje do głowy Iwony, powiedz mi, na jakiej wibracji może się tam zakotwiczyć? Co jest w Iwonie takiego, co pozwoliło na to, by ta świadomość poprzez ten wzorzec mogła do niej dotrzeć? No właśnie ten brak doskonałości, w który ona uwierzyła, że jest niedoskonała. I ta tęsknota, ta bezsilność, że nie potrafi utrzymać siebie, nie potrafi utrzymać tego swojego piękna. To jakby przeważyło. Później już nawet pojawiły się właśnie te lęki, to warstwowo ją obudowa lęki, że może mąż ją porzuci, może znajdzie młodszą. Tam już dosłownie Jest weszły kolejna obsesje. narracja, proszę. Dobrze. Okej. Co dalej się dzieje? No to postępuje i ona staje się bardzo wycofana i kiedy jest starsza, bardzo wspomina. To piękno trochę jakby porównywała się z młodszymi dziewczętami, zazdrościła im. One jej przypominały, jeszcze bardziej wydobywały w niej ten żal za życiem. Koniec życia już był też taki, jak ona była staruszką, że cały czas chciała mimo wszystko. To trochę już groteskowo nawet wyglądało, że ona chciała tuszować tą starość. I taka bardzo zgorzkniała starsza pani, taka. Umiera śmiercią naturalną? Tak. Później tylko jeszcze pod koniec życia zaczęła jakby, bo widziała, że ludzie trochę mają dosyć tego. Tej Że jej nie chcą. obsesji. Tak, ona stworzyła w sobie taką stała się taką hipochondryczką. Po to, żeby chorobą, czy żeby dawać jej uwagę w jakiś sposób, chociaż w ten sposób, żeby utrzymać ludzi, żeby uwagę. To był substytut tego, że ktoś już może nie zachwycał się jej urodą, urodą, ale dawał jej atencję. Powiedz mi, czy ktoś z tamtego życia austriackiego pojawia się w życiu Iwony dziś? Jest poczucie, że mąż. Jest tamten ówczesny mąż. Tamten ówczesny mąż pojawia się w życiu pojawił Iwony? Się, tak, pojawił się w życiu Iwony, ale gdzieś ta relacja, w której ona z nim była, jest taka dziwna, w sensie taka jakby ona przyniosła te odczucia tutaj. Czy to może być obecny partner Iwony, czy może ojciec Iwony? Nie, bardziej partner pojawia się, że to też takie zamknięcie na bliskość też jakby przyniosła Iwona A sprawdź, bo obecny partner Iwony, z którym Iwona od 20 lat jest, ma żonę, to znaczy oficjalnie ma żonę. I chciałam się dowiedzieć, czy ta obecna żona, jej partnera, mimo że z Iwoną jest 20 lat, czy ona się też pojawiła tam w tamtym życiu? Pojawiła się, ale nie była to jakaś relacja bardzo głęboka czy bliska. Ona się Gdzieś pojawiała tam tam w pojawiła. towarzystwie, ale nie była to ani Dobrze. rodzina, ani jakaś bardzo bliska. Dobrze. No dobrze. Umiera. Jak umiera? Śmiercią naturalną powiedziałeś. Pokaż mi, jak oddziela się jej ciało subtelne od fizycznego. Ona umiera w sposób taki bardzo, rozmyśla bardzo dużo o śmierci, ale umiera. To jest takie, że dziwnie, nie by obserwować, że ktoś umiera z pogardą do samej siebie, ale trochę tak to wygląda. Bardzo dużo krzywdy sobie jakby zrobiła Iwona w tamtym życiu, bo rzeczywiście po śmierci wszystko jest piękniejsze w tej przestrzeni już niecielesnej.
od niej samej. piękniejszej od niej, tak. I on jakby zaczyna widzieć w pewnych miejscach odbicia samej siebie, która, takiej kobiety, która jest zmęczona, potężnie zmęczona. Szara taka. Stara wręcz. I ta Którędy część wychodzi? Ta, z klatką piersiową. Dobrze. Co tam się dalej dzieje, kiedy część subtelna się już odrywa, oderwała? Gdzie idzie? Tu przestrzeni takiej pustej, gdzie co jakiś czas coś widzi, kogoś widzi. I ta obsesja tam jej zostaje. Widzi w końcu, nawet gada w formie dżentelmena, który jest, ma idealnie nienaganne koszulę. On chce jej pokazać, czy ona go prosi, żeby jej pomógł właśnie odnaleźć siebie. On jej pokazuje właśnie taką projekcję i stara się ją kouczować, jeśli tak można powiedzieć, że to od niej zależy teraz, czy wykorzysta kolejne życie i pięknie, to jest taki, on odwraca pięknie kota ogonem i gra bardzo jakby wspierającego człowieka, istotę, mężczyznę. On wręcz mówi, że to piękno ona może odzyskać przecież w kolejnych życiach, tylko musi podjąć działanie. I on wtedy ją właśnie doprowadza do miejsca, gdzie on może wybrać sobie wcielenie, przy czym Iwona jest bardzo wybredna, bo jakby ciała już zawsze widzi gdzieś jakieś niedoskonałości, ale pod pewnego rodzaju presją wybiera. Wybiera pod taką presją, że ten gad znowu mówi jej, że to od niej zależy, jak, czy będzie dbała o to ciało, czy będzie robiła coś, czy będzie wykorzystywała, czy nie. I to ją w jakiś sposób przekonuje, że faktycznie, że ciało, które jest niedoskonałe, kiedy ona wejdzie i tą potrzebę, odnalezienie piękna będzie z sobą miała, no to to życie też, czy ta osoba, tożsamość, którą się stanie, będzie. Odnajdzie tam. Dobrze, powiedz mi, co w takim razie, bo ona go poprosiła, żeby jej pomógł odnaleźć, tak, siebie i swoje piękno. Co ma mu oddać w zamian? Swoją energię. Część swojej energii. Chce energii jej. Jakiej energii konkretnie? Chce jej energii kreacji. Chce wspólnie z nią wykreować. Rozumiem. A tak naprawdę do czego używa tej energii kreacji Iwony? Głównie dla siebie i do zrealizowania umowy z drugim gadem. Tam ma jakąś umowę. Powiedz mi, czy lustro pojawia się w kolejnych wcieleniach Iwony? Nie, ale w innych życiach innych osób. W mentalnie i w przestrzeni energetycznej te lustra się klonują i Iwona szuka tam swoich odbić. Im więcej żyć, nie jest może dużo tych żyć, bo raptem 7, to w tych lustrach i są odbicia poszczególnych żyć i tego pierwszego tam, gdzie to lustro fizycznie zaistniało, ale też pewnego rodzaju mieszanina pewnych wzorców urody, które Iwona by chciała odnajdywać w poszczególnych wcieleniach. To dosyć skomplikowane jest to, że ona w taki sposób w życiu na przykład bieżącym, teraz Iwony tej fizycznej, próbuje właśnie wymusić, czy próbowała może wymusić pewne zachowania, czy zobaczyć pewne elementy i
ale jakby nie mogła zobaczyć piękna w całości swojego istnienia. Powiedz mi, w tym życiu Iwony, czy jest jakaś osoba, u której się pojawiło to lustro? Tak. A kogo? Jakaś Iwona, może. kobieta, która teraz jest już starszą kobietą. Zwracam do tej żony obecnego partnera. Może u niej? Nie. Nie. Okej. Dobrze. Czyli ono gdzieś tam zawsze jest w tej przestrzeni, zawsze jest w życiu w pewnym sensie. Tak, nie wędruje. Bezpośrednio, ono sobie wędruje. Zmienia właściciela. Dobrze, a Iwona zna tę kobietę, u której jest to lustro? No nie, właśnie nie nie zna. poznała jej w sposób Okej. fizyczny nigdy, choć Rozumiem. żyją w tych samych epokach. Trochę się Dobrze. mijają. Jedna wcześniej się rodzi, druga wcześniej umiera, ale gdzieś. Ale gdzieś tam jest, w tym, nawet w tak zwanej przestrzeni fizycznej, to lustro się pokazuje i dalej działa. Czy w momencie, kiedy się pokazuje u tych kolejnych osób, mechanizm jest podobny, taki sam? Tak, bardzo podobny. One utrzymują w mocy właśnie tą energię, która jest w tym lustrze. Dobrze, okej. Przejdźmy teraz do tego momentu, kiedy Iwona się będzie rodziła jako Iwona. Chciałabym zobaczyć, jakie warunki tam dostała. Czy dalej może sobie sama wybrać ciało, rodzinę sobie może wybrać? Jak to tam wygląda? Może wybrać, tak. Może wybrać z pewnej niewielkiej puli. Dobrze, a dlaczego wybiera rodzinę, dlaczego rodziców wybiera takich, a nie innych? Gdzie jest przemoc ze strony ojca, depresja? Ona nie patrzy w taki sposób nie? na rodziców, tylko bardziej na to, jakie ciało uzyska z tych ludzi, z rodziców. Bardziej na to patrzy. Na to patrzy. Nie zwraca uwagi właśnie na emocje, tylko patrzy na to, jak oni wyglądają. I są na przykład potencjalnie rodzice, którzy dla niej są takimi, za przeproszeniem, kartoflami, z której piękne dziecko nie urodzi się. Dosłownie takie podejście jest. Ta warstwa emocjonalna i to, kim on jest, czy jest serdeczny, czy to dobro wewnętrzne ma, jakby nie koncentruje tej gady Nie. przy wyborze na tym, tylko na tym, jaka ona może się stać fizycznie, formę fizyczną. W ten sposób wybiera. Czyli po prostu jakby nie zwracała uwagi, że to będzie ojciec, który będzie ją bił, a matka Nie, będzie nawet alkoholiczką. Wydaje się, że nie ma dostępu do wszystkich takich informacji. Informacji. Dobrze. Dobrze. Okej. No dobrze, to chciałabym teraz. Czy tutaj też przed zejściem w ciało Iwony, czy dostaje kolejne jakieś elementy, jakieś implanty? Tak. Najczęściej dostaje za każdym razem coś nowego. Co będzie jakby, z czym ona będzie jakby musiała walczyć. Coś, co daje jakieś niespełnienie, niepokój. Usadzi ją, tak mówiąc brzydko, w przestrzeni, że się podda. Ta kreatywność, żeby ograniczać ją, żeby można było ją przekierowywać do tamtej kobiety i do drugiego gada. A zapytaj Iwona, dlaczego taka duża wrażliwość na zimno? Olbrzymia wrażliwość, nadwrażliwość na zimno. Energetyka jest zbyt niska, żeby okay. mogła rozwibrować komórki i utrzymywać na właściwym poziomie. Dobrze. A dlaczego ciągle w sumie mokre dłonie i stopy? W zasadzie powiedziała, mokre to jest za mało powiedziane. Woda dosłownie kapie z rąk i z nóg, stóp. To też jest forma obciążenia jej organizmu, czy może inaczej. Ktoś, żeby musi ogromny wysiłek fizyczny wykonać, żeby ciało zareagowało, i ona tego nie musi robić, dlatego że
prostsze rzeczy obciążają ją, jej organizm bardziej. Bardziej, ponieważ okej. Ta energia, która jest do niej dostępna, jest mniejsza. Iwona to wszystko widzi? Tak. Wracamy do tu i teraz. Cały czas te dwa gady i kobieta stoją. Czy ta kobieta też się przyjrzała temu wszystkiemu? Ta, która zakleła to tak. pierwsze lustro? Powiedz Iwonie, żeby jej przekazała to wszystko, czego się dowiedzieliśmy, jeśli tam są jakieś jeszcze rzeczy, których nie wie. I w takim razie niech zapytają, czy teraz też jest w pewien sposób świadoma, ponieważ ma ciało na ziemi, nie możemy na to wpływać, nie mamy pozwolenia tej kobiety, ale ta kobieta tutaj na tym poziomie subtelnym może się przyjrzeć temu wszystkiemu, co się dzieje i co się za jakiś moment wydarzy. No, W jaki dla sposób... niej to jest szok, że straci. O! Że straci straci. źródło. Tak. Straci źródło. Tak. Niech Iwona ją uświadomi, że straci źródło. To źródło, energia, którą była z Iwony wyciągana, już nigdy nie zostanie wyciągnięta. Już nikt nie będzie mogła korzystać z jej energii, z jej kreatywności, utrzymywać swój stan majątkowy w takim stopniu, w jakim utrzymuje, ale jednocześnie zero wdzięczności w sobie, zero jakby docenienia tego, co ma. I przez to, że ta otoczka spadnie z tej kobiety, ta otoczka energii Iwony, ta kobieta pokaże swoje prawdziwe oblicze. Może to wszystko naprawić, jeśli będzie chciała. Bo w tej chwili Iwona już wyjęła ten wzorzec, ale niech jeszcze sprawdzi, czy gdziekolwiek ten wzorzec może się gdzieś jeszcze utrzymywać, wzorzec braku doskonałości. Poprzez ten wzorzec, który przyjęła do siebie, poprzez ten element dmuchawca w głowie, uwierzyła, że jest niedoskonała. Mało tego, zaczęła wszędzie dopatrywać się tej niedoskonałości. W każdym centymetrze i elemencie swojego ciała, w swojej urodzie, w swoim zachowaniu, w swoim byciu, w swoim ubiorze. Uwierzyła w to wszystko. Przez to degradując siebie. Przez to jakby oddając siebie samą. Nie tylko urodę, ale i siebie. Swoją naturę. Chciałabym, żeby Iwona jeszcze poszukała w swoim ciele, czy jest jakiekolwiek połączenie z tą kobietą. Ona? Czy ma jakiekolwiek połączenie z tą kobietą? Nie. I ta kobieta widać też nie ma i ona się już nie zaczyna ma. Jakby rzucać na... Nie na Iwony, nie. Rzucać ogólnie. Ściekać się. Na przestrzeń jakby. Tak, wścieka się. Wyszedł z niej ta mroczna ta natura. Ta gadzia natura z niej wyszła. Dokładnie. Poprosi Iwona, żeby poszukała jeszcze. Niech Iwona otworzy sobie portal o neutralnym częstotliwości i zaraz wejdzie do niego. Wejdzie do niego i będę chciała, już tych elementów nie ma, implantów, natomiast będę chciała, żeby usunęła wszelkie wzorce, wszelkie przekonania, które ją utrzymywały właśnie w tamtym. Niepewność, brak akceptacji, poczucie gorszości, lęk, że życie ucieka, pustkę, bo nie wie co robić, delikatne obrzydzenie w stosunku do siebie. To wszystko wychodzi z Iwony. Cały czas. Cokolwiek, co ją blokuje przed tym, żeby zobaczyła, że jest piękna w swojej naturze, nie musi dążyć do żadnej doskonałości, bo jest doskonała. To wszystko, co jej przeszkadza, co ją blokuje, wychodzi z Iwony. To poczucie niedoskonałości jak najbardziej. Wszystko to. Lęk, żal.
Bezsilność. Wszystko. Na już. I jak to wszystko już wyjdzie z Iwony, to spokojnie niech zamknie tą. Mało tego, jeszcze może jakieś elementy zazdrości, kiedy widzi młode dziewczyny i kiedy czuje, że są ładniejsze od niej. Każda uroda jest indywidualna. Każda ma w sobie piękno. A to, co widzimy, czasami jest bardzo mocno przekrzywione. To niech to wszystko usunie. I elementy hipochondrii też nie usunie. To, co mogło zostać jeszcze z tamtego życia. Niech wyczyści komórki, pamięć komórkową w sobie, które mogło przenieść tamte przeżycia do przeżyć Iwony. Już. Zrobiła? Tak. To niech wyjdzie z tego portalu, niech zamknie za sobą drzwi. Powiedz mi, czy coś się w Iwonie zmieniło? Tak. Wszystko. Wszystko. Sprawdź, czy jest jakiś element pogardy do siebie. Nie, nie. Widać jej ogromną, widać jej takie niewypowiedziane piękno, bardziej to wewnętrzne piękno, którym emanuje na zewnątrz. Każdą formę, jaką przyjmie, stanie się piękna, bo jej wewnętrzne piękno umożliwi przejawienie się w jakiejś formie. Dobrze. Nie ma żadnego połączenia, nie ma nic, co mogłoby ją jeszcze łączyć z tą kobietą. Nie, nic, absolutnie nic. W jej ciele nie ma żadnych emocji, na które nawet nie znając się ta kobieta mogłaby wpłynąć na nią. Nie, zbyt dużo jest w niej takich emocji, które powodują, że ona sama w siebie się zapada. Nie może eskalować na zewnątrz, nie jest w stanie trafić w Iwonę niczym. Iwona jeszcze powiedziała, że w dzieciństwie dom rodzinny został przeklęty przez jednego z członków rodziny. Do tego stopnia, że oczywiście poszło o majątki, o jakieś tam podziały. Tamten człowiek powiedział, że przeklina ten dom i wszystkich jej mieszkańców. I ona chciała wiedzieć, czy to przekleństwo jest gdzieś, które mogłoby na nią wpłynąć. Czy to ma jakieś, mogłoby mieć jakieś połączenie z tym lustrem? Miało wpływ, może niekoniecznie z lustrem pośrednio, ale... tak? Dlatego, że tak. To przekleństwo jakby dało świadomości tej Iwony, tej w tym wcieleniu, tak. Poczucie, że jakby świat czy inni uniemożliwiają jej osiągnięcie czegoś. I takie, taka forma później w podświadomości, która zapadła, która gdzieś uwalniając się, też nie dawała jej bodźca do tego, żeby kreować. Z drugiej strony tej kreacji, dostęp do kreacji też był u niej ograniczony. Ograniczony mocno. Czy dalej jeszcze jest w niej to poczucie tego, że to... Nie, nie. Okej, tego nie ma. Dobrze. Teraz chciałabym jeszcze, żeby Iwona się, jeśli jakiekolwiek jest połączenie z lustrem, chciałabym, żeby to zerwała. Jest jakieś połączenie z lustrem? Nie. Nie, zbyt jest świadoma tego, do czego tego, to służyło. Do czego to służyło, dokładnie. Dobrze, to teraz taka kropka nad i. Czy Iwona chciałaby zmienić warunki? Tak. Dobrze, w takim razie niech mi powie, co chciałaby teraz z tymi gadami zrobić, co chciałaby z tą kobietą zrobić. Wydalić ich ze swojej przestrzeni. Niech będą w swojej przestrzeniach, jeśli to jest ich wolą, jeśli tak chcą, ale miejsca dla nich tu nie ma. Nie ma. Dobrze, dobrze. Kobieta może sobie iść z tym gadem, z którym jest podłączona. To jest osoba, której my nie znamy, której nie znamy jej woli. Oczywiście nie będziemy ingerować, ale jeśli chce skorzystać z wiedzy, którą Iwona teraz zdobyła podczas tej sesji, tę świadomość, to może z tego korzystać. Może wrócić też do swojego własnego piękna, a nie czegoś, co jest iluzją podstawioną w lustrze. Ale to już od tej kobiety zależy. To nie jest jakby nasz problem. W takim razie, jeśli Iwona jest zdecydowana na to,
żeby usunąć ich wszystkich ze swojej przestrzeni. Chce ich wydalić, chce ich wyrzucić. Co chce zrobić? Chce ich wyrzucić z tej przestrzeni, tą przestrzeń. Zamknąć i wyjść z niej. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Czyli wyrzuca, tę przestrzeń zamyka i otwiera swoją własną. Przed tym wszystkim będę chciała, żeby Iwona jeszcze odzyskała umowę, którą kiedyś, na którą się zgodziła z tym pierwszym gadem. Już bezdotykowo mają mieć. Obojętnie, czy jest to umowa pisemna, czy ustna, zgoda, nieważna. I będę chciała teraz, w momencie, kiedy będzie otwierała już jednocześnie, to się wszystko wydarzy, że wyrzuca ich z tej obecnej przestrzeni i sama będzie przechodziła do nowej swojej przestrzeni, żeby wykasowała i anulowała wszelkie umowy, pakty i zgody, które kiedykolwiek dała. Ma to zrobić. Ma też usunąć jakiekolwiek ślady, jakichkolwiek implantów, jeśli cokolwiek jeszcze gdzieś tam pulsuje. Ma usunąć też wszelkie wzorce, schematy i przekonania i blokady, które powodowały w niej takie patrzenia, a nie inne. Gotowa jest na to? W ten sposób zmieni swoje warunki życia. Zmieni też swoją linię czasową. Jeśli jest gotowa, to ja liczę do trzech i to się dzieje. Jeden, dwa i trzy. Iwona jest w swojej nowej przestrzeni? Tak. Super. Dobrze. Powiedz mi, czy jest w całości, jest, odzyskała siebie? I tak, w całości jest. Widać to wewnętrzne i czuć, przede wszystkim czuć jej wewnętrzne piękno. Naprawdę, ona mogłaby być teraz drzewem, kamieniem, czymkolwiek i to byłoby przepiękne drzewo, przepiękny kamień, czy przepiękna osoba, obojętnie kim chciałaby teraz się stać. Dokładnie. Nie ma w niej tęsknoty i jakiejś obsesji? Nie. Super. Poprosi ona, żeby podniosła sobie częstotliwości i zharmonizowała wszystkie swoje energie. Z dużym naciskiem na energię kreatywności, bo ją zawsze w sobie miała, tylko była wypompowywana z niej. Niech to wszystko zharmonizuje i niech prześle informacje o swojej pięknej już naturze, częstotliwości, tej harmonii. Niech prześle do swojego ciała fizycznego już. Jeszcze mam parę pytań w imieniu jej ciała fizycznego. Dlaczego zawsze praca za małe pieniądze i bardzo często jest to praca sprzątania? Jaka była tego przyczyna, jeśli była ezoteryczna? To bardziej to poczucie tego, że tego braku piękna, dążenia do wzorca gdzieś powodowało, że ambicja, a rzeczywistość jakby były w dysonansie i gdzieś jakby to potrafiło ją utrwalić, jej wzorzec właśnie tego, tej niedoskonałości i też zamknąć jej kreatywność i otworzyć się na coś jakby innego, zauważyć i przekierować tam uwagę i energię. Iwona też mówiła, narzekała na brak albo słabą asertywność. Z czego to wynikało? Jaka no też z tego, że bardziej można było wpływać na nią, a to poczucie czy te emocje, które w sobie nosiła, uniemożliwiały jej podjęcie własnej decyzji, tylko przyjęcie czyjejś. A ciągle powracający bóle kręgosłupa to około 10 lat. Obciążenie organizmu, też praca i mała ilość energii powodowało, że organizm odczuwał codzienność bardziej. Iwona też tak jakby bardzo chciała się dowiedzieć, więc sobie teraz też może zadać to pytanie.
Dlaczego od 20 lat jest właśnie z partnerem, który nie chce się rozwieść, ani tamta żona nie chce się też rozwieść, jakby oboje nie dążą do tego. Kiedyś Iwonie sprawiało to duży problem, kiedy jeszcze tkwiła w swojej religijności. Teraz już nie. Teraz już ma dwójkę dzieci z nim, jakby czuje się w pewien sposób bezpieczny, ale w dalszym ciągu ją to zastanawia, dlaczego tych dwoje ludzi od 20 lat tkwią w formalnym związku, ale nie są razem. Zapytaj Iwonę. To jest taka trochę brak gotowości właśnie, który był utrzymywany przez te wewnętrzne procesy, które w niej były. I ten brak doskonałości, brak tego wzorca piękna, który szczególnie Iwonie towarzyszył, powodował, że ona czuła, że nie zasługuje na pełnię, bo sama tą pełnią jakby nie jest. Nie jest w stanie oddać, czy zaprezentować, czy stać się sobą, w związku z tym ta przestrzeń nie może się jakby domknąć, czyli brak tej gotowości. Dobrze. To już tutaj ma pewien ogląd sytuacji. Czy to w momencie, kiedy Iwona zmieniła sobie warunki, czy to będzie, zmieni się jakoś w jej życiu? Czy nie będzie do tego dążyła? Wydaje się, że to jest wzorzec z przestrzeni, który narzuca pewne formy relacji, która dla niej nie jest ważna, bo ważne jest to wewnętrzne poczucie, czy miłości, czy innych uczuć, a nie formalizowanie pewnych rzeczy, czy nadawanie temu określonej formy. To, co jest w niej, jest prawdziwe, a cała reszta jest już mniej ważna. Poprosiła ona, żeby wzmocniła w sobie asertywność, poczucie własnej wartości i przede wszystkim miłości do siebie i akceptacji. Niech to zrobi, niech to rozbłyśnie. I jeszcze ją zapytać, z czego wynika nerwowość, a w pewien sposób ta nerwowość też jakby rezultat był w agresji. Stawała się agresywna, zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy od niej czegoś chcieli. To ją wpędzało w pewną nerwowość i potem w agresję. To jest kwestia bezsilności. Tej bezsilności. I mimo asertywności, braku asertywności, ta bezsilność i brak możliwości zrealizowania siebie i świadomość tego, że siebie i zauważyła, że jeszcze to, co miała, inni potrzebowali wyciągnąć się na zewnątrz. I ta bezsilność powodowała taką formę blokady walki z otoczeniem. I ona też prosiła, żeby spojrzeć, teraz ma tą okazję, żeby sama sobie to spojrzeć na siebie i wzmocnić komunikację z częścią subtelną między ciałem fizycznym a ciałem subtelnym. Jak teraz płynie energia? Teraz płynie w sposób właściwy, bo nie jest tak jak wcześniej, że ona w sposób taki specyficzny na siebie patrzyła i w jedną i w drugą stronę. Jakby to były dwie w ogóle istoty. Teraz jest integralne. To, tak. Podawała mi sporo przykładów, kiedy intuicja jej bardzo dużo rzeczy podpowiadała, ale ona oczywiście nie słuchała i dopiero po fakcie to kojarzyła. Czyli to połączenie jakieś tam całkiem niezłe było, tylko połączenie było, tylko niekiedy niewspierające. Dokładnie, dobrze. Okej. To w takim razie teraz chciałabym, żeby Iwona zaprosiła kilka istot, kilka osób, ale niech sprawdzi, czy to są te istoty, te osoby, o które proszę, żeby przyszły. Obecny partner, jego żona, ojciec i mama Iwony, oboje nie żyją. Rodzice nie żyją. I będę chciała, Darku, żebyś tutaj spojrzał z tej pewnej perspektywy na Iwony i te osoby, partnera, jego żony, tatę i mamę. Czy są jakiekolwiek zależności tu na poziomie subtelnym? Czy jest coś, co może ktoś z tych osób może zahaczyć o Iwonę? Ciele subtelne. Nie. Nie ma. Dobrze. O to mi chodziło.
W takim razie jeszcze niech Iwona sprawdzi, czy mama i tata mają ciało na ziemi. Tak. Oboje. Dobrze. Iwona, jeśli chce, jest w niej taka wola, może wszystkim tym istotom przekazać informacje z tej sesji. Lub nie wszystkim, jak chce, pokazać swoją naturę i dokładnie tym, kim jest, swoją doskonałość, swoją urodę, swoje piękno, swoją miłość. Może to pokazać im, przekazać. Poproszę w tym momencie, jak to już zrobiła, żeby żona i rodzice otworzyli sobie portale i wyszli z przestrzeni Iwony. Jak policzę do trzech, to już to zrobią. Jeden, dwa i trzy. Został partner. Jeszcze chciałabym, żeby Iwona zaprosiła dwójkę swoich dzieci. I to samo, niech sprawdzi, czy to są jej dzieci. I też chciałabym, żebyś spojrzał, czy z dziećmi też są jakieś połączenia. Czy jest wszystko czyste? Jest czyste. Jest czyste. Dobrze. Iwona taką miała prośbę i teraz niech sama, chciałabym, żeby ona sama spojrzała na swojego synka. Bo od około wieku 2 lat synek ciągle na coś wskazywał. Wtedy był jeszcze malutki i płakał, ale ciągle coś pokazywał. Teraz ma 7 lat, ale nadal się czegoś boi. Nie chce sam spać, nie chce sam się poruszać po domu. Jest w nim sporo strachu i lęku. Chciałabym, żeby Iwona spojrzała na swoje dziecko i powiedziała nam, czy są tam jakieś obciążenia u syna. Tak. Czy z tych obciążeń może wynikać jego agresja? Jest agresywny do innych dzieci. Tak, te lęki, to co gdzieś za nim stoi, wpływa na jego zachowanie. Okej, dobrze. No dobrze, czyli Iwona już tutaj wie, o co chodzi. W takim razie niech też przekaże swoim dzieciom, jeśli chce. Partner jest cały czas, jest ich trójka. Niech ich przekaże dzieciom tą informację, to wszystko, z czego się dowiedziała do tej pory. Czyli wiedzę z tej sesji. Przede wszystkim niech pokaże swoim dzieciom ziemskim, jaka jest jej natura, jaka jest jej prawdziwa istota. Jak już będą gotowi, to Iwona otworzy troje drzwi i każda z tych istot, obecny partner i dwójka dzieci, przejdą każdy do swojej przestrzeni. Ja policzę do trzech i to się już zadziewa. Jeden, dwa i trzy. Powiedz mi, czy jest coś, co może blokować Iwonę? Czy teraz już rzeczywiście ta energia płynie równo, bez zaburzeń, bez blokad? Tak. Jest właśnie taka prawdziwa. Dobrze. Poproś Iwona, żeby jeszcze sobie obfitość wzmocniła, tak? Na maksa. Chcę obfitości w fajnej pracy. Niech sobie już to wzmacnia. Niech zacznie już tutaj z tego miejsca kreować i ta kreacja niech zaczyna przechodzić w rzeczywistość. Może to być obfitość i dobrostan i dobrobyt. Może to być finansowe, może to być w odczuciu miłości. W jakiejkolwiek dziedzinie może sobie to już zacząć kreować. Za moment sprawdzi w swoim życiu fizycznym swoją sprawczość. No dobrze, to teraz zapyta Iwonę, czy chciałaby sobie coś przekazać sobie fizycznej tu. Tak, siebie przede wszystkim i tą prawdę o sobie, swoje piękno, podejście, kreatywność, energię, którą teraz ma do dyspozycji, tak żeby mogła używać jej i tworzyć swoje doświadczenia, swoją przestrzeń, żeby mogła teraz już z lekkością i z taką wewnętrzną siłą być tutaj w ciele i żyć w zgodzie z sobą. Mhm.
Dobrze. Iwona, już chce zostać w tej swojej przestrzeni, czy sobie jeszcze chce otworzyć inną? Chcę otworzyć. Dobrze. To w takim razie niech otworzy. Niech już tam tworzy własne parametry. To wszystko, co chce, o czym marzy, tam już może zacząć kreować te swoje marzenia. No dobrze. Jak będzie gotowa, to niech już zamknie drzwi za sobą. Darku, ty jesteś gotowy do powrotu? Tak. Iwona zamknęła drzwi? Tak. To rozłącz się i odłącz się od Iwony całkowicie. Teraz rozłącz się i odłącz się od wszystkiego i od wszystkich, co było w tej sesji. Cokolwiek się pokazało, ciebie w żaden sposób nie dotyczy. Już. Sprawdź swoje ciało. Jak uznasz, że wszystko jest w porządku, otwórz swoją przestrzeń i przejdź do swoich parametrów. Tam, gdzie dobrze się czujesz zawsze, gdzie jest ci doskonale, gdzie są twoje parametry, czujesz swoją energię, tak jak czuć powinieneś, jeśli dobrze. A na jeden weź i podnieś swoje częstotliwości, podnieś je, zawsze to dobrze robi. Poczuj, jak ta energia miłości płynie przez ciebie, akceptacji, zaufania. A na dwa weź głęboki oddech, poczuj tę energię oddechu, która dociera do każdego miejsca w twoim ciele. Doenergetyzowuje wszystko i wszystkie twoje komóreczki, tkanki, narządy. I stajesz się zdrowy, coraz zdrowszy, zawsze masz tą energię zdrowia w sobie. Czujesz się młody. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i poczuj, jak robisz się lekki, coraz lżejszy. Rześki, witalny, jest doskonale. Poczuj już swoją cielesność. Poruszaj lekko palcami rąk i u stóp, tak żebyś poczuł swoje ciało, bo już wracasz do siebie. Ja za moment powiem trzy, a ty całkowicie wrócisz do swojego ciała i otworzysz oczy. Trzy. Dzień dobry. Iwonko, włącz się. Wróć do nas głosem. Dzień dobry. Jak się czujesz, Iwona? Powiedz. No, dobrze się czuję, ale niesamowite były jakby odczucia ciała przez zimno, przez dreszcze. Naprawdę, no niesamowite uczucia ciała. No, odczucia ciała. Doskonałe połączenie masz. Wiesz? Świetnie. Już teraz rozpoznałaś wszystko, co tam się działo. Tak. Cały proces energetyczny już masz w sobie. Pozwól tylko ciału, żeby się dostosowało do nowej energetyki. Potrzebujesz trochę czasu. Ja za moment wyłączę nagrywanie i powiedz jeszcze, czy się podzielisz swoją sesją. Tak, tylko proszę bez twarzy. Głos możemy zostawić? Tak, głos proszę zostawić. Super. To jeszcze raz ci bardzo dziękuję za tę sesję, za pracę i za zaufanie. Darku, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Tobie też dziękuję za wspaniałą pracę. Na razie. Ja również wam dziękuję. Na razie, pa, pa.